witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu filmów pod tytułem Karmel dla zabieganych. W tym cyklu staramy się przybliżać wiedzę na temat etapów rozwoju życia duchowego według świętej Teresy Zawila i według świętego Jana od Krzyża. Święta Teresa podzieliła drogę do doskonałości na 7 etapów zwanych przez nią mieszkaniami i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć więcej o mieszkaniu piątym. Mieszkanie piąte jest to początek pierwszych doświadczeń zjednoczenia z Bogiem. Pierwsze doświadczenia zjednoczenia z Bogiem pojawiają się na krótko, najczęściej kilka minut do pół godziny. To są doświadczenia, które są bardzo trudne do opisania. Są to bardzo głęboko przenikające duszę ludzką doświadczenia Bożego działania. Czyli w tym mieszkaniu co jakiś czas, niekoniecznie bardzo często, pojawiają się takie dotknięcia zjednoczenia z Bogiem. Ten stan trwa od kilku minut do pół godziny, raczej nie dłużej. Takie dłuższe doświadczenia zjednoczenia z Bogiem wracają później w mieszkaniu szóstym. Natomiast tutaj to są pierwsze w ogóle doświadczenia zjednoczenia z Bogiem. To jest tak oszałamiające doświadczenie, że ktoś może w ogóle nie wiedzieć, co się stało. Po prostu jest to bardzo głębokie doświadczenie, przemieniające bardzo mocno życie człowieka. I Święta Teresa posługuje się tu porównaniem, że tu larwa przemienia się w motyla. Od tej pory rozpoczynają się nowe rzeczywistości, nowe doświadczenia. Pojawia się taki, można powiedzieć, nowy wymiar w relacji z Bogiem. Jednym z charakterystycznych owoców, które często się pojawia, który pojawia się po tym doświadczeniu, to jest pragnienie cierpienia. Jest to doświadczenie zjednoczenia z Bogiem także w cierpieniu. I po tym można troszeczkę odróżnić to doświadczenie od innych doświadczeń. Dlatego, że zobaczmy, cierpienie i śmierć są to takie zjawiska obce człowiekowi, tak mocno obce naturze człowieka, że człowiek musi być przebóstwiony, jakby przeniknięty na wskroś. Człowiek musi być przejęty przez Boga, Jego władzą, żeby to się mogło w nas zmienić. I to pragnienie cierpienia opisuje wielu świętych, między innymi święta Tereska z Lisieux i wielu innych. I może to być dla nas niezrozumiałe. Właśnie prawdopodobnie dlatego, że jeszcze nie doszliśmy do po prostu mieszkania piątego. I dlatego nie potrafimy sobie wyobrazić, jak można pragnąć cierpienia, czy cieszyć się z cierpienia. Oczywiście to są na początku takie słabe pragnienia, przeplatane z lękiem przed cierpieniem i bólem, ale już się chociaż trochę zaczynają pojawiać. Jak odróżnić doświadczenie zjednoczenia z Bogiem od innych doświadczeń Boga? Święta Teresa daje jedną niezawodną radę. Dusza wie o tym, że była w Bogu, a Bóg w niej. Bardzo ogólny opis, ale on jest bardzo precyzyjny u kogoś, kto to przeżył. Że dusza wie, że była w Bogu, a Bóg był w niej. Tak? W tym doświadczeniu, w tym przeżyciu. Owoców zjednoczenia z Bogiem jest bardzo wiele. To nie tylko pragnienie cierpienia, czy otwarcie serca na jakąś ofiarność, ale to jest także rozwój wszystkich cnót, tak? Rozwój wszystkich cnót, przekształcenie z larwy w motyla, jakby otwiera się nowa rzeczywistość. I w ogóle ludzie, którzy są w mieszkaniu piątym i dalej, jak na przykład piszą dzienniczki, prawda, czy listy, potrafią posługiwać się sformułowaniami, czy pragnieniami, czy opisami, które mogą być dla innych niezrozumiałe, nawet dla ludzi wierzących. To jest właśnie najczęściej dlatego, że no my niestety jesteśmy w niższych mieszkaniach niż święci i dlatego nich nie rozumiemy. Rozwija się od tej pory coś, co Kościół nazywa heroizmem cnót, czyli chętne, ofiarne przyjmowanie utrapień, niedogodności, bólu fizycznego, prześladowań, biedy,
różnych innych trudności i niesprawiedliwości. Choć nie ma większych badań na temat długości trwania mieszkań w życiu różnych ludzi, to raczej u wielu osób mieszkanie czwarte i piąte nie będą trwały długo. Mogą trwać łącznie na przykład 5-6 lat, tak? Mieszkanie trzecie mogło trwać długo, 20-30 lat, natomiast te mieszkania raczej najczęściej trwają krótko. Są to mieszkania radosne, świetliste, słodkie. Tu jest pełno doświadczeń bardzo pięknych, bardzo słodkich, radosnych. To jest odpoczynek po długiej nocy zmysłów i przygotowanie do kolejnej nocy, nocy ducha, która rozpoczyna się w mieszkaniu szóstym. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.